Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony mówimy o Gościu. A to jest kolejny odcinek z Terrarii. Ogólnie, tak, wiem, że była dość długa przerwa, tak? Wiem o tym, no niestety trochę potrzebowałem też sam odpoczynku od Terrarii samej. Po tym jak po prostu z ekipą sobie graliśmy dość dużo. Przyszliśmy wszystko, pokonaliśmy tego ostatniego bossa, wiadomo, Moonlorda całego. Tak. I ten. No po tym akurat jak pokonaliśmy tego bossa, to ja już... To ja sam osobiście straciłem chęci do gry, dlatego no... Przepraszam po prostu. I dlatego w sumie tak długo nie było tego odcinka, ale wiadomo. Jeszcze raz tak... Pomyślałem, że w końcu może się przyda zrobić coś, cokolwiek z tego. A no i tak w ogóle, jeszcze tak informacyjnie, wróciła kamerka. Nie wiem, czy się cieszycie, czy nie, czy lubicie patrzeć na moją szpetną mordę, czy nie. Wątpię w to, ale no cóż, potorturuję was. Także ten, co my dzisiaj zrobimy? Myślę, że jakiegoś bossa by trzeba było pokonać. Tylko którego? Albo mózg, mózg Cthulhu, albo oko Cthulhu. Myślę, że na ten moment pokonamy sobie mózg Cthulhu. Ale jakby tu można iść na bossa bez odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza na ekspercie, tak? Dlatego ja za chwilkę do was wrócę, jak się odpowiedź się przygotuje do tej walki. Także... Okej, okay, wróciłem już. Wziąłem sobie parę tam miksturek. 7 miksturek łącznie. Licząc oczywiście gotowaną rybę jako miksturkę. To co? Buff. I wsadzimy do tej dziury. Oczywiście... Nie można zapominać, że to jest ekspert i tutaj mogę stracić więcej hajsu ogólnie. Tak, pierwszy raz wchodzę do tej dziury, więc nie wiem, co tu może mnie na dole czekać. No tak, ale no cóż. Może nie do takiej dziury po prostu, tylko że akurat do tej konkretnej, więc nie wiem, jakie tutaj jest ułożenie. O to mi chodzi. Tak. No dobra, tutaj, żeby przywołać ogólnie tego bossa akurat, no, trzeba rozwalić takie trzy serca. O, i tutaj dostałem grabarza. Nie, nie to studio filmowe grabarz. Chodzi tutaj o pistolet taki podstawowy, którego nie wiem, czy będę teraz wykorzystywać w trakcie tej akurat konkretnej walki. Myślę, że nie. Nie będzie to aż tak wymagane. Oj, nie wiem, czy ja tutaj to wykopię. Tutaj się dokopię. Staram się. Ale nawet płetwy nie mam. To będzie bliskie. Ogólnie. No ale cóż. Trzeba, to trzeba. Lecimy tutaj. Okej, naszyjnik paniki. Opancerzony. Tak, gram na polskiej wersji językowej jak na razie. Sobie specjalnie tutaj dla was. Bo rozumiem po prostu, że nie każdy może być dobry z angielskiego. I wolałbym mieć na przykład jakieś... tłumaczenie, powiedzmy. Powiedzmy sobie szczerze, po prostu niektórzy z tego tłumaczenia nie są w stanie zrozumieć niczego. Chyba. Ale nie wiem. Pomimo tego, że po prostu uważam, że to tłumaczenie nie jest zbyt dobre, ale trudno. Uż ty. To może być cięższe niż się spodziewałem na początku samym. Nie czułem się przygotowany na to, no ale cóż.
Okej, okay. Mogę sobie sromotnie zginąć tutaj. No ale cóż. Łowa. Lagi, chwilowe lagi. Chwilowe lagi. Okej, okay. Czyli jeszcze zaczyna ta część, gdzie mi się raczej przydała tutaj platforma. Kurde. Lak. To może być bliska. Dość walka. Puść ty, cholero. Jest! Pokonaliśmy go. Było blisko śmierci mojej, ale mózg Cthulhu ponosi klęskę. No, troszkę się obawiałem tego, tej walki, owszem. Nie mówię, że nie, obawiałem się tego. Strzegący nierozważny. Świetnie. Owszem, mówię, obawiałem się nieco tej walki, ale po tej pierwszej próbie uważam, że to było znakomite. Oczywiście sobie wziąłem tutaj jakieś platformy, zrobiłem na szybkiego po drodze do tego miejsca. Oczywiście nie stawiając ich w ogóle. Wyszło nawet całkiem sprawnie, tak szczerze mówiąc. Wszystko dzięki znalezionemu tutaj pociskowi wodnemu. Jak go znalazłem? Nie pamiętam. W każdym bądź razie. Tak się prezentowała sama walka z mózgiem Cthulhu. Ja sobie tutaj jeszcze trochę powalczę. Wrócę do wrócę potem do tego. Do bazy. Żeby nie było. Tak za chwilkę. W sumie znowu cięcie. Dobra, no jestem już z powrotem. Niestety drugim razem jak spróbowałem z nim zawalczyć, niestety zginąłem. No niestety to było trochę na... To pierwszy raz to chyba był trochę na farcie zrobiony. Pewnie dlatego, że po prostu no... było to na nagrywkach. No cóż, trudno się mówi. I żyje się dalej. W każdym bądź razie, otworzyłem sobie właśnie przed chwilą ten worek, co dostałem właśnie z bossa. Dostałem mózg chaosu. Czyli no, można sobie przeczytać, że można dezorientować pobliskich wrogów, gdy gracz otrzyma obrażenia. Nie wiem, nie sądzę, że to jest aż tak dla mnie ważne i potrzebne na teraz. Dlatego no ja na razie wszystko podkładam. Chociaż w sumie wiem, co mogło przeważyć, po prostu zabrakło mi jednego ważnego buffa, tutaj widzę. Czyli regeneracji, po prostu nie mam... Jakbym miał farmę oczywiście kwiatków wszystkich, to może by mi się to udało więcej tych zrobić. Oczywiście jeszcze dostałem teraz właściwie maskę Cthulhu. Nie przyda mi się. Kula muszkietowa. A i właśnie, tak w ogóle jeszcze poza tym wszystkim, dostałem przed chwilą informację. Został mi napisane nad tym, że wylądował w pobliżu wylądował gdzieś meteoryt. Dlatego poszukam sobie jeszcze teraz meteorytu i go wykopiemy na odcinku jeszcze. A druga rzecz, jaką my jeszcze tutaj dzisiaj zrobimy, może się uda pokonać się wielką, przerośniętą gałę. Szybkie łączenie przedmiotów. Niestety, przepraszam, wybaczcie mi, ale naprawdę spolszczenie mnie tutaj dezorientuje. I to mocno dezorientuje. O, wygląda na to, że Filip urządza imprezę. Świetnie. Tylko jeszcze tego brakowało. Także, no trochę się to dzieje w sumie teraz, jak widać. Tak,
Tutaj odkładam mózg chaosu. Naszyjniki, wszelkie naszyjniki paniki. Jeszcze szukam, gdzie ja zwykle tutaj odkładam bronię. Posągi inne. No dobra. Ja tu się jeszcze zajmę tym, żeby stworzyć po prostu sobie jeszcze. A zrobię. Zresztą zrobię to na nagraniu. Bo mogę. Tylko jeszcze, żeby ten odzyskam tutaj rudę szkarłatu stąd. Se wezmę. Rudę szkarłatu. Nie będę faszować. Przepraszam. Nie będę faszować. Chwytasz mięsa. Łuk ze ścięgien. Całkiem ciekawie. Oczywiście krwawa rzeź jest, będzie mi potrzebna potem, dlatego od razu już sobie ją zrobię. 15, 25, 20, czyli tyle, ile przewidziałem. Klopsik! Fajna nazwa dla tego, dla kuli na łańcuchu. Normalnie... Świetnie. Ale tak, co ja tu chciałem po prostu zrobić sobie zbrojkę. Tego 10 jeszcze tych. Okej, dobra. Zawsze to jakieś premia, jakąś premię. Znaczy zwiększona regeneracja życia. A mógłbym to zrobić... O, handlarz bronią Jamal nadchodzi. Świetnie. W sumie odłożę sobie to do śmieci wszystko. Tak, mam tutaj sobie taką skrzynkę na śmieci. 33, 15, 13. Amunicję odłożę oczywiście. W sumie jestem trochę zakręcony, nie wiem, nie pamiętam, co ja robiłem ogólnie ostatnio. Ale mówię, spróbuj. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale spróbuję pokonać następnym razem jeszcze tego duże przerośnięte oko. Czyli oko Cthulhu. Ale jak mi to wyjdzie? W sumie jak mi to wyszło? Zobaczycie za chwilę. Ja w każdym razie ja sobie teraz zbuduję jeszcze tylko na szybkiego jakąś szklarnię małą, żeby mieć do kwiatków jakąś podstawę. W sumie się przyda. I tak, zbuduję tą szklarnię i zobaczymy się za chwilę, czy ja zobaczycie, jak mi ta szklarnia wyszła. Zresztą pewnie i tak to będzie jak zwykle pewnie jeden wielki kloc, ale cóż, zobaczymy. Także, cięcie. No dobra, taką mniej tam szklarnię, bądź w sumie takie... Ogródek zbudowałem, jak widać. Jak już mówiłem, to jest pewnie, będzie pewnie taki jeden podłużny klocek. Jak widać zresztą. No ale cóż, jeżeli chodzi o budowę takich rzeczy, to ja zawsze wychodzę z założenia, że coś ma działać, a nie wyglądać. Takie jest zawsze moje założenie. A, i w międzyczasie... Zobaczcie, kogo znalazłem. Ogólnie. Panie Dale. Pan jest od... właśnie tych rzeczy. I tak. Oczywiście stoję jak na kryształ. Kryształu Eternia. Tak mniej więcej jeden z tak będzie przynajmniej potrzebny. Przydałoby się porobić questy od Filipa. Ale to może potem sobie porobię samemu. Tak. Kryształ Eternia ja sobie zamierzam ustawić mniej więcej po lewej stronie właśnie. Tutaj mojej bazy. Gdzieś po tej stronie, tutaj gdzieś. Tu walczyć ewentualnie. Pokażę wam tylko jedną walkę w razie co są początku pierwszego poziomu. Potem jedną walkę, którą mi się uda oczywiście przejść. Drugiego poziomu i trzeciego poziomu. Tak myślę, że zrobię.
Tak. Co tu jeszcze chcę zrobić ogólnie teraz? W sumie tylko będę czekać właściwie tylko teraz na tego, na... Albo sam, albo czekać na wielką gałę, albo sam już sobie ją przywołam. Migotek? No niestety, takie głupie są tłumaczenia. Dzinnica to jest na przykład. Mówię, to są głupie te nazwy akurat, jeżeli chodzi o to. No dobra, trudno. Ja się przygotuję tutaj jeszcze do walki z nimi i zobaczymy się znowu za chwilę. No i oto się powoli zaczęła się właśnie noc i... Jako, że z nim można walczyć tylko i wyłącznie w nocy, zadawał sobie na morze bufy. I szybko na niego. Okej. 3640 hapsów. Nieźle. O, lagi małe. Dobra, jeszcze teraz mogę używać magii. Dobra. Oho, czyli na pewno jest ten. Jest latająca wyspa. Nie jest to, nie było to trudne do zlokalizowania, zwłaszcza teraz jak wiem, że po prostu, no cóż. Wiem to, ponieważ no się kulki poodbijały po prostu. Dobra. I zostało Gnojkowi 500 HP. 500 HP. Myślę, że będzie z nim już koniec. 300. A jeszcze proszę podać też świetnie. I koniec. Pokonany. Nie widziałem, nie było z nim większego problemu. Znaczy się... Z nim to był mniejszy problem, aniżeli z wielkim mózgiem. Ale to może dlatego, że mam akurat już tak inną tą w ogóle. Inną zbrojkę. Także no... Otwieramy torbę skarbów. I tarcza Cthulhu. Twarda. Myślę, że zamiast nosznika z zębów rekina... Nie mamy więcej tego. Więcej obrony. Świetnie. No dobra. W sumie... Dzisiaj dość duży progres. No... Można to tak nazwać. Pokonaliśmy dwóch bossów ogólnie. Mózg Cthulhu. I tego. I... Jak się ten drugi nazywał? I oko Cthulhu ogólnie. Także moim zdaniem jest, było, poszło dzisiaj nawet całkiem sprawnie. W następnym odcinku nie wiem, co zrobimy. Tak szczerze mówiąc, nie wiem akurat jeszcze. Myślę, że z armią starszych próbujemy pierwszy raz. Ja sobie pewnie jeszcze pomiędzy odcinkami albo zbuduję Hellraiser na przykład, czyli proste zejście do piekła. Prościutkie. Najprostsze jakie się tylko da. Oraz znajdę goblina chociaż. Oczywiście nie pomijając tego, że przygotuję się też na walkę z Skeletronem. Skeletronem. Prawdopodobnie będzie to tak nazwane mniej więcej. No cóż.
to by było na tyle chyba na dzisiaj. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.